Dobra, kontynuujemy. Bookshelf Tour. Tu mamy taką historię powszechną. Mam kilka odcinków z moich ulubionych epok. Jest to seria włoska. Włosi, jak piszą o historii, to zazwyczaj mylą ją z historią sztuki. Jeżeli już piszą historię, historię, nie historię sztuki, to popadają w niesamowite szczegularstwo i takie one są. No ale to ma swoje zalety. Podręczny atlas historii powszechnej, wiadomo, słownik cesarzy rzymskich, tutaj nie wiem, co tu można dodać, no po prostu są tym, czym są. Narodziny nowożytnej dyplomacji Nachlika, bardzo polecam, fajna sprawa. Każdy, kto powinien, znaczy się mówi tyle o Kissingerze, a nikt nie czyta Nachlika na przykład, to jest też fajna sprawa. The First Four Georges, o dzieje Jerzego I, II, III i IV, Hanowerska dynastia Wielkiej Brytanii, Plumba, klasyk historiografii brytyjskiej. Hogwooda, Handel, myślałem, że będzie trochę lepsze, szczerze mówiąc, ale i tak jest niezłe. Prawie nic nie ma, jak to o książce Brytyjczyka o niemieckim i włoskim okresie Handla. Arnhem 1944, nawet nie wiedziałem, że mam taką małe opracowanie o Arnhem, bo mam jeszcze Urquharta i omawiałem na kanale brytyjskiego dowódcę spadochroniarzy. Armia brytyjska Davida French'a, całkiem ciekawa, chociaż mogła być ciekawsza. Jest napisana trochę drętwo, ale jest interesująca i tak. Jest, co ciekawe, właśnie więcej o pierwszej wojnie oczywiście i tym, co tuż po, niż o tych późniejszych czasach. Oni mają inny trochę radar w tych sprawach. Treason and Culture, sensacjonistyczna prawicowa książka przeciwko Partii Demokratycznej. Trochę racji, a trochę z myślenia. Fordlandia, eksperyment cywilizacyjno-fabryczny w środku dżungli Henry'ego Forda, było mi potrzebne do pisania biografii Henry'ego Forda, prorok przemysłu, audiobooka mojego. Tim und Struppi, czyli oczywiście Tintin, po niemiecku akurat tutaj. Jeszcze będzie dużo Tintina. Armia Hitlera, Chrisa McNaba, całkiem fajna książka. Zwłaszcza są interesujące fragmenty ostatnich latach, kiedy Wehrmacht się właściwie podzielił na statycznej obrony jednostki takie wtórne, często obcego pochodzenia, nawet rosyjskie czasami, z Ruskiej Oswobodzicielnej Armii na przykład, i innych tego typu. I na jednostki no już tak fachowo wojujące, że już się bardziej nie da. Które trzeba było dosłownie we Włoszech, zwłaszcza ten cały Kesselring powodował we Włoszech, że trzeba dosłownie było piwnicę po piwnicy odrąbywać od Niemców i Amerykanie tam ginęli też często i tak dalej. Bardzo ciekawe. Alina Mądry o Karlu Filipie Emanuelu Bachu, najwybitniejszym chyba synu Bacha. Kompozytorze też oczywiście, jak wszyscy synowie Bacha. Manifesty literackie burzy i naporu. Chodzi oczywiście o niemiecki Sturm und Drang. Bardzo ciekawe. Katarzyna Guczalska o Heglu. To jest moja znajoma, pani doktor z Krakowa. Ona jest specjalistką od Hegla, a także od feminizmu tak zwanego niekontraktowego, czyli tego nie tego liberalnego. Co tutaj dalej? Chociaż go nie popiera, bo jest liberałką. Jest normalną osobą. Pecar, The Economie der Ehre, tak, to jest nie jest o ekonomii, tylko jest o Habsburgach. Znowu o Habsburgach Maria Teresia Czupika, propagandowe dziełko, bardzo przekłamane, bardzo antypruskie, bardzo słabe generalnie. Franz Stefan Lothringen, czyli o mężu Marii Teresy, całkiem fajna książka, Renate Zedlinger. Henry Walton o Marii Teresie. Potem o Karlu Goldonim, książka Jolanty Dygal. Mogła być, Dygul, mogła być ciekawsza, ale jest całkiem niezła. Roberta Hughesa o Rzymie, książka. Potem tablice czasowników hiszpańskich. Nie wiem, co one tutaj robią. The Age of Liberty, to chodzi o Szwecję właśnie tych czasów, co moja książka o Szwecji, czyli Frihetstid, widzicie? The Age of Liberty. Też Anglicy też tym zajmują, Roberta. Dyplomacja szwedzka w czasie, z grubsza rzecz biorąc, rewolucji francuskiej, Zbigniew Hanusik, specjalista od Szwecji, Polski.
Potem Córki Nipponu nie płaczą. Nie czytałem tego, to jest powieść. Jeszcze nie czytałem tego. Katarzyna Góral-Sosnowska, Arabska wiosna. A też muszę kiedyś omówić. Nowe oświecenie. Pinkera, agentura wpływu tego całego Szumana, czyli Bezmienowa, czyli ja nie wiem, to dzieło jest bardzo przydatne, ale nie wiem, czemu taki sensacjonizm wokół niego się tworzy. To jest chyba oczywiste, że Sowieci chcieli subwersję robić i wykorzystywać te wszystkie otwarte cechy społeczeństwa właśnie zachodnie, społeczeństw zachodnich, żeby szerzyć propagandę i tak dalej. No i Neil deGrasse Tyson, specjalista od, najbardziej go lubię z tych popularnych, typu Mifio Kaku i tak dalej, i Pinker i tak dalej, to najbardziej lubię Neila deGrasse Tysona.